Gość Radia Płońsk. Janusz Łopłonkowski przed mikrofonem. No dramatu nie ma, powodów do nadmiernego entuzjazmu także. Oczywiście mówimy o wczorajszym meczu polskiej reprezentacji na Mundialu w Katarze. Pomeczowy komentarz dzisiaj w programie Gość Radia Płońsk, a naszym ekspertem dziennikarz Kanal Plus Michał Kornacki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. No to przyznaj, Michał, szczerze, z jakim nastawieniem w ogóle podchodziłeś do tego pierwszego meczu Polaków na Mistrzostwach Świata? Podchodziłem z optymizmem. Ja z natury jestem optymistą, więc trudno było mi też inaczej w tym przypadku podejść, w szczególności kiedy zobaczyłem wyjściowy skład tak naprawdę, bo to, jakich wyborów dokonał Czesław Michniewicz, zwiastowało, że zagramy ofensywnie w tym spotkaniu. Takich zawodników widzieliśmy w tej wyjściowej jedenastce. No i tym bardziej byłem zdziwiony tym, co obserwowałem na boisku, bo z ofensywą to miało mało wspólnego tak naprawdę. My się zamykaliśmy tylko do tego, aby rywalom przeszkadzać. Zresztą mówił o tym Robert Lewandowski po meczu, że ofensywa nie funkcjonowała praktycznie w ogóle. W każdym razie też nie możemy powiedzieć, że Meksyk nas stłamsił w tym meczu, bo to był rywal jak najbardziej w naszym zasięgu, ale mimo wszystko no, czuję niedosyt. Oczywiście mowa o tym niewykorzystanym rzucie karnym. Do karnego to może za chwilkę jeszcze wrócimy, a w ogóle uda ci się jakby w kilku zdaniach tak podsumować ten bezbramkowy remis? No mówiłeś, że ofensywa nie funkcjonowała, ale właśnie z naszej winy, czy to jednak dobra gra Meksyku? Wydaje mi się, że to jest, że to było przede wszystkim spowodowane tym, że nie mieliśmy ochoty, żeby zaatakować, a przede wszystkim ci młodzi zawodnicy, oczywiście cieszyła obecność w składzie takich zawodników jak Sebastian Szymański, jak Jakub Kamiński czy Nikola Zalewski, ale ci młodzi zawodnicy może poza Kubą Kamińskim byli stłamszeni tym spotkaniem i dlatego tego wsparcia w ofensywie nie było. Nastawiliśmy się na obronę, środek pola nie funkcjonował. I tutaj upatrywałbym się tych przyczyn, dlaczego w ofensywie Polska no, nie radziła sobie tak jakby tego wszyscy oczekiwali. Patrząc obiektywnie, już bez tutaj podziałów na kibiców z Polski czy Meksyku, no to był najsłabszy mecz na tym mundialu. No chciałem zapytać właśnie o to, czy przyjemnie to się oglądało, ale w sumie w 75 minucie wczoraj dopisałeś do mnie, czy dzisiejsza rozmowa aktualna, więc chyba to jest też odpowiedź na to, jak to się oglądało, prawda? Napisałem, żeby się upewnić, ale faktem, że oczywiście, że ten mecz dostarczył sporo emocji, bo to był nasz pierwszy mecz na mundialu i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale myślę, że wielu wartości estetycznych z tego spotkania wyciągnąć się nie da. Oczywiście są pewne pozytywy, banalne typu takiego, że mamy jeden punkt po pierwszym meczu, że dobrze zaprezentował się Bartek Bereszyński, że zagraliśmy na zero z tyłu, że Wojciech Szczęsny wyglądał bardzo pewnie, ale to jest szukanie takich plusów na siłę. No i teraz no, nie pozostaje nam nic innego niż czekać do soboty, do spotkania z Arabią Saudyjską. A jak pokazał mecz Arabii z Argentyną, to wcale nie może być łatwa przeprawa. O tym meczu kolejnym sobotnim to też jeszcze za chwilkę powiemy, no ale właśnie wróćmy do tego karnego, który już troszkę wywołałeś. Internet oczywiście ma swojego winnego, no niestrzelony karny przez Roberta Lewandowskiego, no i te komentarze. No dla Niemca to strzelał, w Barcelonie pewnie by trafił, no czy właśnie, że nieskuteczny, gdy tylko gra dla reprezentacji. Jak mógłbyś odnieść się do takich wpisów? Czy faktycznie Robert Lewandowski ma jakiś cel w niestrzelaniu rzutów karnych dla Polski? Przede wszystkim ja tutaj chciałbym się zgodzić z Wojciechem Szczęsnym, który po meczu również komentował przestrzelony rzut karny przez Roberta Lewandowskiego i on powiedział, że gdyby nie Robert, to nas by na tych mistrzostwach w ogóle nie było i tutaj tak naprawdę Robert nie ma za co przepraszać. Ja się pod tym podpisuję. To oczywiście jest błąd. Ja bardzo współczuję Robertowi, że nie wykorzystał rzutu karnego tak ważnego, ale jeżeli spojrzymy w CV największych zawodników na świecie, no to każdy praktycznie z tych graczy ma w swojej karierze przestrzelony rzut karny, to się zdarza. I na dużych imprezach także. Jak pokazały poprzednie lata, Robert Lewandowski tak naprawdę ciągnie na plecach grę naszej reprezentacji i jemu też może przydarzyć się gorszy dzień. No to teraz co dalej? Nie wszystko przecież stracone, tak jak na początku powiedzieliśmy, a jak widzisz nasze szanse na te kolejne spotkania, na spotkanie sobotnie z Arabią?
A tak naprawdę po tym wczorajszym już pierwszym meczu naszym grupowym, czyli starciu Arabii Saudyjskiej z Argentyną, bardzo sytuacja w naszej grupie się skomplikowała i to wszystko sprawiło, że nasza grupa będzie bardzo matematyczna, że praktycznie po każdym spotkaniu będzie trzeba wyliczać co, kto, jak i z kim i co trzeba zrobić, żeby z tej grupy awansować. Na pewno mecz z Arabią Saudyjską okazał się dużo bardziej skomplikowany niż miało to wyglądać początkowo. Aczkolwiek też dwóch zawodników Arabii Saudyjskiej wczoraj po meczu z Argentyną odpadło i to są to jest dwóch czołowych zawodników. Wciąż jednak nie spodziewam się łatwej przeprawy. Arabia Saudyjska to jest zespół, który pokazał, że będzie chciał grać ofensywnie, że będzie chciał przejąć inicjatywę. No jeżeli powtórzymy taką grę jak z Meksykiem, no to może być trudno. Aczkolwiek też mecz z Meksykiem to też również mały pozytyw, że potrafiliśmy zneutralizować atuty rywala, a takim atutem na pewno była obecność w składzie Meksyku Irvinga Lozano. W każdym razie ja cały czas spodziewam się wyjścia z naszej grupy i głęboko w to wierzę, ale kluczowy będzie właśnie ten sobotni mecz z Arabią. A Argentyna to już jest marzenia o zwycięstwie? Tak coś czuję i obserwując komentarze, wiadomo, że na początek wszyscy się skupiają na tym najbliższym meczu, czyli na meczu z Arabią Saudyjską, ale tak odnoszę wrażenie, że już przyjęliśmy, że mecz z Argentyną to musi być przegrana. Tak, to prawda. I o tym też była mowa na konferencjach prasowych naszej reprezentacji. Zdaje się, że Wojciech Szczęsny o tym mówił. Też nie możemy się podpalać i twierdzić, że skoro Arabia Saudyjska potrafiła zdobyć 3 punkty z Argentyną, to nam też się to uda. Argentyna cały czas jest faworytem tego mundialu. Pamiętajmy, że Hiszpania w roku 2010 również zaczęła od porażki ze Szwajcarią, a później jak to się skończyło, to wszyscy doskonale wiemy, ale też nie możemy spisywać się na straty i patrzeć z optymizmem. Na pewno trzeba powalczyć w głównej mierze w tym spotkaniu z Arabią. A co pokaże mecz z Argentyną? Zobaczymy. Arabia pokazała, że jednak sposób na Argentynę jakiś istnieje. Chociaż domyślam się, że Lionel Scaloni będzie na pewno wnioski po tym pierwszym meczu inauguracyjnym wyciągał i nam będzie trudniej niż Arabii. Nawet ze względu na to, że prezentujemy odmienne style gry. A zostawiając naszą grupę, jak w ogóle oceniasz te mistrzostwa? Czy udaje się w ogóle w jakiś taki spokojny sposób oglądać, czy jednak te kontrowersje wokół nich, a jest ich sporo przecież, w tym wszystkim przeszkadzają? Ja już jakiś czas temu powiedziałem, że ten mundial będzie inny od wszystkich i zresztą nie byłem w tym głosie odosobniony. Cały czas towarzyszą kontrowersje tym mistrzostwom świata i to się nie zmieni. Oczywiście z dnia na dzień oglądając te mecze, oglądając ten wczorajszy mecz Polaków, wiadomo, że te emocje narastają, ale cały czas nie mogę przyzwyczaić się do tej pory rozgrywania tego mundialu, przede wszystkim do miejsca, w którym to się dzieje. I co się działo przed tym mundialem. To się na pewno nie zmieni. Myślę, że obojętnie na jaki poziom sportowy te mistrzostwa by nie wskoczyły, to i tak pewne kontrowersje, pewien niesmak pozostanie. To na koniec, Michał, jeszcze szybki typ wyniku na sobotni mecz z Arabią Saudyjską. Powiedziałem na początku, że jestem optymistą, więc nie mogę z tym zerwać i muszę odpowiedzieć, że Polska wygra. I myślę, że będzie to minimalne zwycięstwo 2-1. Okej, w porządku. Będziemy sprawdzać oczywiście i się odzywać, jeżeli taki wynik oczywiście padnie. Tak jak mówiliśmy, nie wszystko stracone. My cały czas wierzymy, że uda się rozegrać więcej niż 3 spotkania na Mundialu w Katarze, a o pierwszym meczu nie tylko dzisiaj na antenie Radia Płońsk. Dziennikarz Kanal Plus Michał Kornacki, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia wszystkim. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.